Dziś kryzys klimatyczny okiem naukowców, ale nieco inaczej. Zapytam, po co Ziemi człowiek? Dużo mówi się o tym, co robimy złego. Spójrzmy więc na te działania, które mają dobry wpływ na naszą planetę. Gośćmi tego odcinka będą dr Aleksandra Kardaś, fizyczka atmosfery, popularyzatorka nauki, redaktorka naczelna portalu naukaoklimacie.pl i wiceprezeska Fundacji Edukacji Klimatycznej. Ola zasiada w Komitecie do Spraw Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk. Razem z profesorem Krzysztofem Niedziałkowskim z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Krzysztof pracuje również w Instytucie Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, a w ramach swoich zainteresowań naukowych bada społeczne aspekty ochrony środowiska. Będzie z nami również paleontolog profesor Tomasz Sulej z Instytutu Paleobiologii, a także z Rady Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk. Tomek działa również bardzo prężnie w Stowarzyszeniu Rzecznicy Nauki, ponieważ jest jej popularyzatorem. Na wstępie chcę Wam bardzo podziękować, że znaleźliście czas i ochotę na takie spotkanie w tym gronie, w tym miejscu, bo obawiam się, że nasza dzisiejsza rozmowa może być, nie powiem, że dla Was szczególnie trudna, bo jesteście super ekspertami w swoich dziedzinach i nie tylko, w ogóle popularyzując naukę, ale cały czas, jeżeli mówimy o kryzysie klimatycznym, a dzisiaj on bez wątpienia będzie jednym z naszych głównych bohaterów, mówimy, co złego zrobiliśmy na Ziemi. A w ogóle to dzień dobry. Dzień dobry. Zobaczyłam, jak się zasłuchaliście i tak myślę, dobra, to już rzeczywiście. Mówimy, co człowiek zrobił na Ziemi, co sprawia, że ten kryzys klimatyczny jest właściwie nie przyszłością, tylko dzieje się tu i teraz. A ja chciałam Was zapytać, co człowiek robi dobrego, a mianowicie po co Ziemi jest człowiek? Czy, Olu, jest coś takiego, co my jako ludzie robimy właśnie w drugą stronę, z korzyścią dla tej sytuacji, która na naszej wspaniałej planecie funkcjonuje, czy którą możemy oglądać, no bo cały czas gdzieś w mediach jest narzekanie. Za dużo CO2, nieracjonalna gospodarka, eksploatowanie zasobów. To może faktycznie ten człowiek jest zbędny. No, jeśli chodzi o stan naszego środowiska, jeśli chodzi o kryzys klimatyczny i kryzys bioróżnorodności, to jedyne chyba co dobrego można powiedzieć o ludzkiej działalności to to, że stopniowo niektóre pojedyncze nasze negatywne oddziaływania redukujemy i na przykład emitujemy coraz mniej zanieczyszczeń, które powodują powstawanie kwaśnych deszczów czy zagrożenia dla naszego zdrowia bezpośrednio przez jakieś zanieczyszczenia atmosfery, więc tutaj są pewne redukcje, natomiast trudno mi powiedzieć, że ograniczanie swojego złego wpływu to już jest pozytywna działalność, taka zdecydowanie z dobrym skutkiem dla planety. Znaczy ten skutek jest dobry, ale no, jest to tylko naprawianie szkód, które się wyrządziło. Powiedziałaś, tak podkreśliłaś właściwie, że tak coraz, że stopniowo się wycofujemy z tej złej działalności. Czyli co, jest dla nas już za późno? Za późno na co? No, na przeżycie. Podzielimy los dinozaurów, tak patrzę na Tomka. Oczywiście nie w kontekście takim jak dinozaury, tak? Ale już całkiem serio pytając, mówi się o tej redukcji emisji CO2, o tej neutralności klimatycznej, którą sobie Unia Europejska zakłada, Polska sobie zakłada do 2050. Zastanawiam się, może w tym momencie musielibyśmy wszyscy przestać jeździć samochodami na 3-4, żeby to w ogóle miało faktycznie jakieś ręce i nogi i rację bytu. No rzeczywiście jest tak, że w tej chwili zmiana klimatu zaszła już tak daleko i w atmosferze znajduje się już tyle dwutlenku węgla, że żeby jakoś zatrzymać postępujące zmiany szybko, należałoby ograniczyć emisję dwutlenku węgla bardzo szybko i rzeczywiście najlepiej byłoby przestać po prostu spalać paliwa kopalne, czyli ropę, węgiel, gaz. Wiadomo, że to jest mało wykonalne, bo jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego poziomu życia. I chociaż możliwe jest zastąpienie na przykład źródeł energii, z których korzystamy, takimi źródłami, które nie będą nam dawały emisji gazów cieplarnianych, takich jak energetyka odnawialna czy jądrowa, możliwe jest też wprowadzenie zmian w transporcie czy w rolnictwie, to będzie to wymagało na pewno wielu lat, to będzie proces stopniowy. I w związku z tym oczywiście z pewnym ociepleniem klimatu musimy się liczyć, musimy wiedzieć, że na pewno nie zatrzymamy tej zmiany bardzo szybko. Co paleontologowi daje jego wiedza, to znaczy czego nas dinozaury uczą o nas samych?
I ich historia, czego nas uczy o nas? Tak, ja bym może wrócił do tego pytania początkowego. Bo bardzo proszę. Mi się wydaje, że generalnie jakby my jesteśmy częścią tej planety. Tylko czy my sobie z tego zdajemy sprawę? Bo mam czasami takie wrażenie, że my uważamy siebie za władców tej planety, a nie za jej część. No ale to może właśnie jak tak mówimy o tym, że co człowiek, nie wiem, dał planecie, no to właśnie ustawiamy się w tym miejscu, że my jesteśmy jakby poza, nie wiem, normalnym światem przyrody, tak? A my jesteśmy częścią tej przyrody i no, mi na przykład pewnego dystansu do tego, co słyszę w mediach, daje świadomość, że sinice 2,5 miliarda lat temu zmieniły zupełnie skład atmosfery. Prawda? Że organizmy żywe wytworzyły cały tlen, który my dzisiaj oddychamy, wcześniej go nie było. I jakby organizmy, które żyły, nie wiem, przed sinicami, prawda, obserwowały, że sinice tutaj zmieniają skład atmosfery, no to w ogóle dramat. Prawda? Z drugiej strony, jakby w tej całej dyskusji bardzo często mówi się o tym, że no na skutek spalania paliw kopalnych, prawda, ten wzrost, znaczy to ocieplenie klimatu nastąpiło bardzo szybko przez te ostatnie 200 lat i że nigdy wcześniej w historii tak szybko nie nastąpiło. No więc ja jako paleontolog no nie mogę się z tym zgodzić, bo my nie mamy po prostu takich narzędzi, które nam mogą powiedzieć, jak następowały te zmiany przez 200 lat, nie wiem, 5000, no 5000 lat temu to może jeszcze coś wiemy, tak? Ale na przykład, no nie wiem, już kilkaset tysięcy lat temu albo kilkanaście milionów lat temu, no to już nie mamy pojęcia, co wtedy było, tak? Na przykład w Eocenie był bardzo szybki wzrost ocieplenia klimatu, ale to już to było 40 milionów lat temu i nie mamy możliwości zaobserwowania, czy to trwało, nie wiem, 1000 lat, czy 200 lat, czy 5000 lat. Okay. Bo to w ogóle nie ta skala. W związku z tym, znaczy, ja jakby zgadzając się z wieloma tutaj, znaczy z tym, że cieszę się, że prawda, redukujemy nie wiem, zanieczyszczenie siarką, prawda, że te lasy izerskie już mogą normalnie rosnąć i tak dalej. Generalnie staramy się rzeczywiście bardzo no, troszczyć się o to, żeby jak najmniej zanieczyszczać, prawda, środowisko, bo wszyscy w nim żyjemy. To jak słyszę też takie zdania, że nigdy wcześniej tak szybko nie następowało ocieplenie klimatu, no to mi się włącza lampka alarmowa, że to po prostu no, jest, no, nie może być prawdziwe, bo nie mamy takich danych. Mhm. I to nam mówi geologia i paleontologia. A wracając do tego pierwszego, czyli trochę, znaczy, może nie tyle, że uspokajasz, ale pokazujesz trochę szerszy kontekst, tak, że nie do końca, to nie zdejmuje winy z człowieka za różne wstrętne działania, to żeby to było jasne, bo tutaj patrzę na Olę, która zaraz nas po prostu wzrokiem takim, i na Krzysztofa też, takim wzrokiem pełnym błyskawic możecie nas za chwilę potraktować, ale wracając do mojego pierwszego pytania, to po co twoim zdaniem, Tomku, Ziemi człowiek? A po co bubr, który jak zbuduje tamę, to wszystko się zmienia dookoła? Bubr, znaczy ja uważam, że my po prostu jesteśmy częścią tej planety i jakby zmieniamy środowisko dookoła siebie, bo po prostu tak działa przyroda, tak? Bubr zmienia zupełnie wygląd doliny dookoła siebie. No nas jest trochę więcej, więc trochę bardziej zmieniamy, ale oczywiście jakby jak źle zmieniamy, no to trzeba poprawić, ale już nie jakby, no właśnie, nie ustawiajmy się poza częścią tej przyrody. My jesteśmy znaczy, poza przyrodą, tak? Jesteśmy jej częścią i funkcjonujemy tak jak po prostu przyroda. Masz, Krzysztof, takie przeświadczenie, że my się poczuwamy do bycia częścią przyrody? Jako socjolog, który to bada. Czy widzieliście takie... No, może zacznę od tego, że mi się wydaje, że przede wszystkim te kwestie zmiany klimatu i tego, jak one będą oddziaływać, to jest nie tyle kluczowe dla przyrody. Oczywiście my szkodzimy przyrodzie, ale przede wszystkim szkodzimy samym sobie. Mhm. Jeżeli my jako gatunek wyginiemy, no to w perspektywie tutaj Tomasz może mi poprawić, nie kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu milionów lat, ta przyroda się sama odrodzi szybciej. Kilkuset lat. Kilkaset lat i przyroda się odrodzi, będzie świetnie funkcjonowała bez nas. Także ta potrzeba reakcji na zmianę klimatu wynika z naszego własnego interesu. Okay. Teraz wracając do twojego pytania, z mojego punktu widzenia jako badacza społecznego jest ciekawe sprawdzić, w jaki sposób ten sposób myślenia o przyrodzie się zmienia, ludzi. I są na ten temat badania, które pokazują, że stopniowo przechodzimy od myślenia takiego antropocentrycznego
dominacji, takiego, który mówi o dominacji człowieka nad przyrodą, tym, że możemy swobodnie ingerować w nią i że jesteśmy w stanie wszystkim sobie poradzić, to takiego, który mówi, jesteśmy częścią przyrody, bardziej ekocentrycznego, musimy dać naturalnym procesom miejsce, przestrzeń, czas na działanie, nie jesteśmy wszystko wiedzący, oddajmy troszkę tej przyrodzie miejsce po to, żeby ona również była dla nas i żebyśmy mogli w niej funkcjonować i z niej korzystać. Bo koniec końców tak naprawdę działamy na swoją własną rzecz jako ludzi. To jest właśnie bardzo cenne, co powiedziałeś, że ta przyroda sobie bez nas poradzi. My te wszystkie działania, które robimy, robimy dla siebie samych, żebyśmy się tu jeszcze własnego, jakoś utrzymali dla siebie i dla naszych dzieci. A jak patrzysz na... Mówisz, że zmieniło się, że zmienia się takie podejście do przyrody z tego patrzenia głównie na człowieka, na patrzenie na człowieka i w kontekście przyrody. A ile myśmy już złego narobili, to znaczy jeśli chodzi o ochronę gatunków, mówiła Ola o tej bioróżnorodności, mówi się o tych gatunkach, które już nigdy nie wrócą, które wyginęły ze względu na złą działalność człowieka. Z drugiej strony mamy ochronę gatunkową, staramy się gdzieś tam przywrócić, może nie, ale uchronić te, które są na wyginięciu, czy są w jakiejś takiej bardzo małej liczbie, jak na to patrzysz? Czy tutaj trzeba odróżnić perspektywę krótkookresową i długookresową, bo w krótkiej perspektywie, no wiadomo, każdy lubi różnego rodzaju wygody, tak? I jazda samochodem jest przyjemna, w ciepełku, prawda? Nie musimy się tłoczyć. Jest to wygodne i w krótkim okresie, no wiadomo, że fajnie jest skorzystać z tego samochodu. I takich decyzji jest wiele. Krótkoterminowe zyski, na przykład z wyrębu Puszczy Amazońskiej. No są po prostu firmy, które chcą zarabiać pieniądze i w krótkim okresie te pieniądze zarabiają. Natomiast musimy popatrzeć, jak w długim okresie to wszystko, te skumulowane oddziaływania przekładają się na nas dobrostan jako ludzi. Tak, i okazuje się, że w długim okresie te takie krótkoterminowe działania korzystne mogą przełożyć się na katastrofę, która spowoduje, że nie będzie nie dość, że samochodów, nie dość, że wody w kranie, no to jeszcze powietrza do oddychania. Więc jakby tutaj trzeba to wyważyć i mądra polityka państwa tutaj powinna polegać na tym, żeby sprowadzać zachęty do tego, żeby mądrze działać, żeby te krótkoterminowe korzyści były może troszkę mniej korzystne. To do tych stworzeń jeszcze będziemy wracać. Myślę sobie o tym, co powiedziałeś i patrzę na ciebie, Olu, pod kątem tego krótkoterminowego, długoterminowego. My się spotykamy jesienią, bardzo ciepła ta jesień, akurat ostatnie dni jakoś chłodniejsze, ale powiedziałabym, że normalnie, tak, zawsze jesień była chłodniejsza. I kiedy we wrześniu, czy jeszcze w październiku było po 20 kilka stopni, moi znajomi zachwyceni mówili, ale super, w ogóle teraz tak będzie lato. No mnie intuicja mówi, że chyba nie ma się z czego cieszyć. Zastanawiam się, czy mam się cieszyć jak znajomi z tego, że jest 20 parę stopni w październiku, czy nie wiem, pakować się i jak prepersi szykować na to, że za 3 lata o tej porze to po prostu będziemy może jeszcze nie pustynią, bez przesady, ale no, że ta temperatura i ta dziwna pogoda, no ja jestem z tych, którzy pamiętają prawdziwe zimy, w których było tam minus 20 stopni. Ta dziwna pogoda, jak to mówimy, to nie jest dobra oznaka. Znaczy, na pewno jest tak, że ciepłe warunki sprzyjają, nie wiem, temu, żeby sobie wyjść na spacer, później włączyć ogrzewanie. To są rzeczy, które lubimy, które pozwalają nam zaoszczędzić pieniądze albo właśnie wyjechać na wakacje w późniejszym terminie i jeszcze się dobrze bawić. Same więc, plusy. Tak, no. Więc dla wielu osób to jest przyjemne i w sumie pewnie nie trzeba jakoś negatywnie oceniać tego, że człowiek lubi to, co jest dla niego przyjemne. Natomiast warto rzeczywiście pamiętać o tym, że takie zmiany w tym, jakie pogody występują, o jakiej porze roku, w temperaturach, w opadach, one się bardzo odbijają na wielu dziedzinach, one się odbijają na rolnictwie, one się odbijają na tym, jak wyglądają nasze ekosystemy. Tutaj dochodzi do dużego rozregulowania tego, jak poszczególne organizmy ze sobą oddziałują, bo te warunki meteorologiczne wpływają na to, kiedy one się idą spać na zimę, albo odwrotnie budzą się na wiosnę, albo nie idą spać na zimę, kiedy zaczynają swoją działalność, kiedy rosną, kiedy kwitną, kiedy się próbują rozmnażać. Przez bardzo długi czas trwało pewne takie stabilizowanie się tego, żeby te wszystkie organizmy ze sobą jakoś współdziałały. W momencie, kiedy bardzo zmieniają się warunki klimatyczne, to dochodzi tutaj do wielu zawirowań. Właśnie może dochodzić do wyginięć różnych gatunków albo do rozprzestrzeniania się różnych chorób.
czy pasożytniczych, czy grzybowych, które kiedyś było dużo trudniejsze ze względu na klimat. Więc to wszystko oznacza pewne komplikacje także dla nas, dla naszej produkcji rolnej, dla naszego zdrowia. Więc mimo, że no, ciepła pogoda jest fajna, to nie jest to tak zupełnie uspokajające i nie mówi nam, że mamy tylko dobre skutki ocieplenia klimatu. Jak się przygotować do tego, co przed nami? Jakbym zapytała cię tak bardzo ogólnie, to znaczy pewna zmiana w różnych dziedzinach, nie tylko w klimatycznej, ale w ogóle rozmawialiśmy o tym we wcześniejszych odcinkach tego podcastu Świat Okiem Nauki, że żyjemy trochę w takich czasach, w których trzeba przedefiniować różne rzeczy, że przyroda nam powiedziała sprawdzam, nie wiem, świat nam powiedział sprawdzam, sami sobie mówimy sprawdzam, tak? Jak się przygotować na ten wątek klimatyczny? I nie pytam o to, czy sobie kupić więcej krótkich koszulek, bo będzie coraz cieplej, ale czy w ogóle jakkolwiek możemy się przygotować na te zmiany? I też nie chcę cię pytać, wiesz, co widzisz w szklanej kuli, no bo to byłoby trochę nieelegancko tak do naukowczyni, ale na pewno masz takie przemyślenia, czy macie takie wnioski, co w związku z tymi zmianami klimatycznymi, które obserwujecie, możemy zrobić, żeby, już abstrahując od tej działalności ochronnej, to znaczy ograniczenie emisji i takie bardziej właśnie nie antropocentryczne, tylko bardziej przyrodocentryczne podejście do świata, to co możemy zrobić, żeby się w takiej mikroskali przygotować do tego? No my nie tylko możemy się przygotować, my się musimy przygotowywać, a właściwie powinniśmy już być gotowi, ponieważ już teraz mamy na przykład więcej fal upałów i w związku z tym musimy zacząć myśleć o tym, żeby nasze na szczególności miasta i siedziby były do tego lepiej przygotowane i też infrastruktura, tak żebyśmy podczas tych fal upałów byli bezpieczni, żebyśmy byli bezpieczni wszyscy, a na przykład w szczególności wszystkie osoby, które mają jakieś osłabione zdrowie, osoby starsze, żeby te fale upałów nie były dla nich zagrożeniem zdrowia, więc tutaj jakieś zmiany w tym, jak wyglądają nasze budynki i ich wyposażenie w niektórych przypadkach może być konieczne. Wyposażenie się w klimatyzację na przykład, bo niestety w niektórych budynkach w miastach robi się bardzo niebezpiecznie w czasie upałów. Wszystkie takie ostrzeżenia i w ogóle nauczenie się, jak się zachowywać podczas upałów jest bardzo istotne, bo my często nie doceniamy tego, jak niebezpieczny jest upał, bo wydaje nam się, że upały zawsze były. Tak, wszyscy pamiętają, że zawsze były upały, tylko tak. Zapominają, że kiedyś 30 stopni to był ewenement, a dzisiaj właściwie co roku mamy temperaturę powyżej 30 stopni i to jednak jest duża różnica w tym, jak działają nasze organizmy. Każdy taki stopień upału, zwłaszcza jak jest wilgotno, stanowi dużą różnicę. My powinniśmy się też przyjrzeć naszej gospodarce wodnej, ponieważ w Polsce dużym problemem jest susza i ten problem będzie narastać, a tutaj bardzo ważnym komponentem oprócz zmiany klimatu jest właśnie to, co my robimy z wodą. W naszym kraju przez bardzo długi czas takim ogólnym dążeniem gospodarki wodnej było osuszanie różnych gruntów, tak? Zapobieganie powodziom, zapobieganie zalaniom, osuszanie bagien. I to jest coś, co dzisiaj nam bardzo bruździ, bo dzisiaj wszystkie wysuszone bagna, wszystkie łąki, które nie są zalewane, wszystkie uregulowane fragmenty rzek, to są te miejsca, w których my tracimy wodę zamiast ją składować. W związku z tym tutaj zdecydowanie przyjrzenie się gospodarce wodnej to jest konieczność, bo my nie mamy problemu z tym, że opadów jest w ciągu roku coraz mniej. Mamy problem właśnie z tym, że one padają rzadziej. Jak już padają, to jest duża ulewa, a więc część wody się też marnuje, bo szybko oczywiście gdzieś spływa, zamiast być zmagazynowana. Więc mamy tutaj pole do manewru i nie musielibyśmy mieć tak ciężkich warunków, jeśli chodzi o suszę, jak nam grozi, jeżeli nie zmienimy naszej gospodarki wodnej. Pamiętam taki program WWF Polska, zresztą pewnie on jest międzynarodowy, ale tu w kontekście Polski dosyć istotny, bo niedawno wprowadzony, gdzie WWF zachęca różne duże firmy nie tylko do tego, żeby sadziły lasy, bo to taka moda się nagle zrobiła, sadzenie lasów, to wszystko fajnie, tylko żeby był jakiś balans, tylko żeby się właśnie zainteresować bagnami, mokradłami, które może nie są super sexy medialnie, ale tak jak mówisz, pełnią funkcję bardzo ważnych ekosystemów, które mogą nam naprawdę zrobić robotę, mówiąc kolokwialnie, prawda? Więc wszyscy na bagna, można tak powiedzieć. Tak, tutaj jeszcze dochodzi taki ciekawy element właśnie zmiany myślenia z takiego sposobu, że my jesteśmy w stanie sami zaprojektować wszystkie rozwiązania, które odpowiedzą na potrzeby związane ze zmianą klimatu,
na takie myślenie, że no właśnie musimy częściowo oddać przestrzeń dla natury, ponieważ są takie oddziaływania, których my w tym momencie nie jesteśmy w stanie przewidzieć. A jednak te naturalne procesy, one pozwalają to w pewnym stopniu buforować, jakoś na to oddziaływać. I to jest też właśnie zmiana myślenia z takiego bardzo techniczno-inżynieryjnego na bardziej ekologiczno-przyrodnicze. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że to nie jest prosta zmiana. Żadna zmiana społeczna nie jest prosta. Ogólnie jako ludzie nie lubimy się zmieniać, prawda? Jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do samochodu, no to lubimy tym samochodem jeździć. Jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do określonej diety, nie lubimy jej zmieniać. I też to tak działa, jeśli chodzi o naukę czy rozwiązania techniczne. Jesteśmy przywiązani do pewnych rozwiązań. I teraz dla mnie jako badacza społecznego jest ciekawe to, no właśnie jak następuje tutaj dyskusja społeczna. Co mówią ci, którzy są za kontynuowaniem pewnych trendów, a co mówią ci i co robią ci, którzy chcą jednak coś zmienić, żeby uwzględnić tą nieprzewidywalność przyrody. No bo tak naprawdę czekają nas duże zmiany i nie jesteśmy w stanie w tym momencie przewidzieć, w którym kierunku do końca to pójdzie. No ale jak to nie? Ale, no ale no, ja z kolei bardzo często słyszę właśnie, że specjaliści od klimatu już wiedzą, że za 10 lat właśnie czeka nas totalna katastrofa. Tak? Greta Thunberg przewidywała, że w 2023 już w ogóle będzie nie wiem, zagłada wielka i wycofała tego tweeta. Natomiast, no więc, no, ja się tym nie zajmuję, bo to nie jest moja działka, ale ciekaw jestem właśnie, jak to jest z tego naukowego punktu widzenia dla was, tak? Czy w końcu wiemy, jak to będzie za 10 lat i będzie wielka katastrofa, czy rzeczywiście ta przygoda jest na tyle nieprzewidywalna, że tak naprawdę to nie wiemy? No myślę, że tutaj niestety dochodzi do bardzo dużych skrótów, kiedy badania naukowe są przekładane na język mediów i takich prostych jednozdaniowych komunikatów, które potem ktoś kasuje z Twittera. Bo w rzeczywistości oczywiście projekcje klimatu mówią nam na przykład, że z określonym prawdopodobieństwem próg 1,5 stopnia ocieplenia względem czasów przedprzemysłowych zostanie przekroczony w jakimś tam dłuższym okresie. I to tak, to może się wydarzyć już w latach 30. XXI wieku. Natomiast jakby nie jest tak, że próg 1,5 stopnia stanowi taki moment, w którym wszystko się wlatuje w powietrze i już nic się nie da zrobić i wszyscy umierają, tak? Dokładnie. I też w pewnym sensie nie ma takiego znaczenia, czy to nastąpi w roku 35 czy 40, bo nawet zanim to nastąpi, już możemy mieć poważne problemy. Te problemy będą narastać po prostu z każdym ułamkiem stopnia ocieplenia i one będą występować w jednych latach mniej, w drugim latach silniej, bo wiadomo, że w przyrodzie nie ma takiej, działa bardzo dużo czynników jednocześnie. W związku z tym wszystkie zjawiska tak występują trochę pulsacyjnie. Czasem jest troszeczkę lepiej, czasem jest trochę gorzej, czasem się robi trochę cieplej, czasem się robi troszeczkę chłodniej. W jednym roku jest więcej huraganów, w drugim roku mniej. Natomiast liczba kłopotów, które nas czekają z każdym stopniem, każdym ułamkiem stopnia ocieplenia rośnie i po prostu ryzyko jest coraz większe i chodzi i o fale upałów, i o częstsze susze, i o częstsze powodzie, też właśnie rozprzestrzenianie się chorób i mocniejsze huragany, więc tych skutków jest negatywnych niestety jest całkiem sporo. I oczywiście musimy się liczyć z tym, że 1,5 stopnia przejdziemy i w tej chwili te jakieś różne postanowienia związane z ograniczeniem emisji, te, które już zostały jakby ogłoszone, jeżeli zostaną wypełnione, to też kierują nas w stronę na razie ocieplenia między 2,5 a 3 stopnie względem czasów przedprzemysłowych. Więc mamy oczywiście nadzieję, wciąż jest możliwość, że te deklaracje zostaną zaostrzone, że jakieś tutaj silniejsze akcje zostaną wprowadzone, też decyzje i może nowe rozwiązania i może się uda takiego ocieplenia uniknąć. Więc właśnie, może nam się uda czegoś uniknąć, bo wszystko też zależy od naszych decyzji. I my mamy nadzieję, mówiąc o tym, że jest duże prawdopodobieństwo, że już w latach 30. zostanie przekroczony próg 1,5 stopnia, to wciąż mamy nadzieję, że no, to nie nastąpi, tak? Bo się uda coś zrobić. Albo nawet jeżeli to nastąpi, to że przez następne lata uda się tak zadziałać, żeby temperaturę z powrotem poniżej 1,5 stopnia obniżyć. Naprawdę naukowcy mają dużo projekcji,
które są bardzo pesymistyczne, ale opowiadają o nich po to, żeby te przewidywania się po prostu nie wydarzyły, tak, żebyśmy zadziałali i zapobiegli katastrofie. Tak samo jak udało nam się ograniczyć rozrastanie się dziury ozonowej. Tak, obecnie. Już dziura ozonowa jest ustabilizowana i powoli zarasta. Chociaż przedtem musieliśmy posłuchać różnych bardzo ponurych scenariuszy, tak? Ale to nas zmotywowało do działania, odpowiednie postanowienia międzynarodowe zostały wdrożone i teraz już ten problem zanika. Więc mamy nadzieję, że ze zmianą klimatu będzie po prostu podobnie. Do tych predykcji, do pytania do Tomka, od Tomka jeszcze wrócimy, ale ja chciałam pytanie do Tomka, wrócić do tego, o co zahaczyłam na początku. Czego cię uczą o dziś badania na temat tego, co było kiedyś? To znaczy, jakie właśnie, bo to raz to ciekawy kontekst, który pokazałeś, że nie jest wcale powiedziane, że to, co dzisiaj się dzieje, jeżeli chodzi o, nie wiem, zmianę klimatu, nie jest tak całkiem, znaczy jest to część przyrody, tak? Kiedyś już też było ocieplenie, no patrzysz na to, jak wyglądała sytuacja w przeszłości. Czego cię jeszcze uczy poznawanie historii dinozaurów i nie tylko na temat tego, co się z nami stanie, co się z nami dzieje? No, znowu tutaj powiem coś może mało popularnego, ale zawsze wymierały gatunki. I gdyby nie wymarły, no to by nie było tego, co jest teraz. Tak? Ja badam płazy, wielką grupę temnospondyli, które znajdujemy na Śląsku, których już wielkiej grupy płazów nie ma. Tak? Więc jakby zawsze było tak, że część gatunków wymierała, powstawały następne. Więc oczywiście bardzo przykro mi jest, że już nie spotkam jakiegoś nosorożca, prawda? Ale patrzę też na to tak, że no w pewnym sensie jest to jednak jakoś naturalny proces. I oczywiście, że na przykład to, że wymarły dicynodonty, wielkie gady sakokształtne, które tam odkryliśmy w Lisowicach, to dlatego, że pojawiły się dinozaury, tak? I wielka grupa dicynodontów, która trwała tam od środkowego permu do późnego triasu, no musiała odejść, tak? Więc jakby w przyrodzie tak jest, że cały czas się wszystko zmienia, klimat się zawsze zmieniał, prawda? Zupełnie dinozaury być może wyginęły właśnie dlatego, że zmieniał się klimat i tylko ten meteoryt tam dołożył jakby do czegoś, co już się działo, bo one już dużo wcześniej zaczęły ich jakby zmniejszać swoją liczebność, tak? To nie jest tak, że do meteorytu to dinozaury cały czas się rozwijały i wszystkie sobie żyły. Nie, no stegozaury żyły tam, nie wiem, kilkadziesiąt milionów lat przed T-Rexem i wymarły, prawda, te słynne stegozaury. Więc to też jest w przyrodzie jakiś naturalny proces, że po prostu niektóre gatunki wymierają, no i rzeczywiście jakby, no, na pewno my się czasami do tego przykładamy, tak? No ale tak jak dinozaury się przyłożyły do tego, że nie ma dicynodontów. Problem jest w tym, jeżeli tym gatunkiem, który gdzieś ma być dotknięty i powiedzmy może zniknąć, jest gatunek ludzki. Więc wtedy oczywiście z punktu widzenia przyrody jest to naturalne. Kolejny gatunek, który wyginął, w sumie nic strasznego się nie stało. Ale znowu wracając do naszej perspektywy, fajnie było jednak jakiś czas jeszcze na tej ziemi pożyć, prawda? I tak ją przynajmniej zmniejszyć, ten oddziaływanie negatywnych tych skutków, żeby powiedzmy w miarę jeszcze jakimś komforcie sobie poegzystować. To przynajmniej tak z mojej perspektywy byłoby dosyć przyjemnie. Słuchajcie, ja ostatnio zadaję takie pytanie różnym moim znajomym. Jakby umieścić wszystkich ludzi na Ziemi, tak żeby jedna osoba stała na 1 metrze kwadratowym, to jaką część Polski by te 8 miliardów ludzi zajęło? I tak mówię, żebyście nie liczyli, tylko spróbowali powiedzieć intuicyjnie. Nie wiem, czy możemy się w to pobawić? Ja myślę, żebyśmy zajęli więcej niż jedną Polskę chyba raczej. Tak, to... Więc nie zajęlibyśmy województwa opolskiego całego, które jest najmniejszym polskim województwem, które ma 9000 km kwadratowych. Niemożliwe. Proszę nie sobie zajęlibyśmy opolskiego. Nie zajęlibyśmy opolskiego. Ludzie... 8 miliardów ludzi ustawionych każdy na metr kwadratowy. Czy ktoś to może policzyć poza kamerami? Niemożliwe. Ale niestety ten nasz wpływ, taki, jakbyśmy zajmowali po 1 metrze, nie jest dobrym przyłożeniem tego, jak bardzo wpływamy na Ziemię. Tak? To jest właściwie sposób na to, żeby nas przekonać, że ten wpływ jest nieduży. Ale tymczasem w tej chwili się ocenia, że właściwie może już nie ma w ogóle miejsca na Ziemi, które można byłoby uznać za taki dziewiczy, nietknięty krajobraz, tak? Bo to jest jakiś taki wskaźnik, którego się szuka, jaka część Ziemi jest nietknięta, taka oryginalna, tak? Nie zaburzona przez człowieka i w tej chwili uważa się, że właściwie
Nie ma, nie ma już miejsca. Takich miejsc. Jak ja byłem na Grenlandii, to czułem się... docierają. Jakieś zanieczyszczenia chociażby. Okej, okay. No właśnie, bo to jest pytanie, co mamy na myśli mówiąc wpływ. Ja wiem, że to tak trochę Tomek tutaj prowokacyjnie to mówisz, tak myślę, no bo absolutnie rozumiem, o czym Ola mówisz, że to gdybyśmy tak stanęli na tym jednym metrze, to my naprawdę sięgamy niestety albo stety dużo dalej, każdy z nas ze swoją działalnością. I tak ciekawa w ogóle perspektywa tego nietknięcia, bo zawsze nam się wydawało, że nietknięte miejsca to są takie, na których człowiek nie postawił stopy. A mógł tam człowiek dotrzeć swoim śladem jakimś węglowym, tak? Albo tak, to interesujące. Niestety zanieczyszczenia, na przykład emitowane do atmosfery, one wędrują po prostu po całej atmosferze, rozprzestrzeniają się, więc jak najbardziej jakieś u nas dymy z kominów, one sobie wędrują i później opadają na wspomnianą Grenlandię, powodują, że śnieg jest ciemniejszy niż byłby w warunkach naturalnych i na przykład topnieje szybciej. Tak więc takie oddziaływania bardzo dalekie też występują. Pewnie, Krzysztof? Taka perspektywa patrzenia na ludzi jakby niezależnie od ich wpływu, mi się wydaje, jest dosyć myląca, że mamy tyle ludzi. Często też przekłada się na te argumenty, no dobrze, ale na przykład no w Europie czy w Stanach żyje stosunkowo niewiele ludzi, a ta Afryka, gdzie tych ludzi jest coraz więcej, czy ta Azja, prawda? Ale z drugiej strony, jeżeli porównamy, jaki jest wpływ, jaki jest ślad środowiskowy, no to tutaj na przykład Stany Zjednoczone, no wpływ pojedynczej osoby mieszkającej w Stanach jest o wiele, wiele większy niż osoby mieszkającej w Indiach. Więc jeżeli to zrównoważymy, to się okaże, że tak naprawdę nie chodzi tutaj do końca o liczbę osób na planecie, ale chodzi o wpływ niektórych grup, no zwłaszcza mieszkających w krajach zamożnej północy, prawda, które no mają nieproporcjonalnie duże oddziaływanie na to, co się teraz ze środowiskiem dzieje. Powiedziałeś to mityczne słowo ślad. Teraz taka moda, te różne kalkulatory w internecie, śladu węglowego, policz sobie, jaki masz ślad węglowy. Wy jako naukowcy mówicie, dobra, dobra, liczcie ślady węglowe, czy mówicie, słuchajcie, dajcie spokój, to naprawdę nie tędy droga. To jest bardzo ciekawy temat, dlatego tutaj poruszamy kwestię indywidualnych strategii działania w obliczu zmian środowiska. No bo chcemy mieć jakiś wpływ, tak? Próbujemy coś zrobić, tak? Albo działań zbiorowych. I teraz oczywiście możemy wpływać indywidualnie, jest to stosunkowo bezpośrednie, możemy zmienić swoją dietę, zmienić sposób podróżowania. Nie, przestać latać na przykład. Przestać latać, czy przesiąść się samochodem na komunikację miejską. Tak. Natomiast okazuje się, że jednak najbardziej skuteczne są działania zbiorowe, są pewne regulacje, które państwa, organizacje międzynarodowe wprowadzają. One są rzeczywiście skuteczne. I teraz czasami jest nawet trochę to jest śmieszne, ponieważ też nie możemy mówić, że ja trochę się czasami jeżę na taką narrację, my ludzie coś robimy, prawda? Że jakby takie zrzucanie odpowiedzialności na całe społeczeństwo. Natomiast my jako badacze społeczni musimy troszeczkę popatrzeć w większej rozdzielczości. W ramach społeczeństwa są różne grupy, prawda? Niektóre szkodzą bardziej, niektóre szkodzą mniej. I też no, to właśnie mnie zabawiło, jak pewien z koncernów energetycznych, który jest jednym z większych trucicieli i emitentów CO2, no właśnie promował te kalkulatory swój ślad węglowy, tak? Czyli jakby takie spychanie odpowiedzialności od siebie. Oczywiście ten koncern zarabia na tym ogromne pieniądze, tak? Na tym, że emituje, na indywidualnego gdzieś konsumenta, odbiorcę, które tak naprawdę swoim małym działaniem nie ma dużego wpływu. A jednocześnie widzimy, to też jest w literaturze naukowej, praktyki tych dużych organizacji, przedsiębiorstw, korporacji, które mają wpływ na rządy tak, żeby ich nie regulować. Tak? Czyli odsuwajmy tą regulację, my sami to zrobimy, jesteśmy odpowiedzialni. Ale okazuje się, że niestety to nie działa. Te działania zbiorowe, polityka państwa jest tutaj bardzo ważna. Mm-hmm. Ciekawe, czy dinozaury miały jakiś ślad węglowy? Znaczy, mnie to ciekawi, jaki ślad węglowy ma sport. Aha. Bo sport to jest dla mnie taka dziedzina. A zdefiniuj sport. Która, generalnie te wszystkie, nie wiem, igrzyska, mistrzostwa, ciągle się o tym mówi, ci kibice podróżują, sportowcy podróżują. Przecież jaki to jest... jakby zaangażowanie wszystkiego. Tak? I co my z tego mamy? No to, że ludzie się emocjonują przed telewizorami. Więc ja bym pierwszy, co bym zrobił, to bym w ogóle wyeliminował sport z życia społecznego. Widzę, że tutaj ustawiliście, bardzo mi się podoba, jak się ustawiliście dzisiaj w rozmowie, bo to się ustawił jako taki sympatyczny troll tej rozmowy, to znaczy, ale o igrzyskach mówiąc całkiem serio, dla mnie też to jest pewien fenomen, tak, że chociaż my się spotykamy po meczu polskiej reprezentacji, kolejnym niezbyt udanym, więc może po prostu w ten sposób próbujesz jakieś emocje antysportowe
sportowe. Nie, nawet nie wiem, jaki był wynik tego meczu. Możemy, no właśnie, może sport w skali mikro, czyli my, którzy biegamy i korzystamy, jest okej, ale te wszystkie imprezy, no właśnie, Ola, jest policzona, jaki wpływ ma sport? Ja się nie spotkałam z takim oszacowaniem, ale myślę, że jest to dobry temat rzeczywiście. Pewnie można wybrać różne branże. Tutaj takie oszacowania nie są proste, bo zawsze jest pytanie, na przykład jak daleko wchodzimy w historię, nie wiem, produktu, tak? Albo imprezy. Czy jakie różne branże sobie tutaj wydzielimy? Bo wiadomo, że na taką imprezę sportową to składa się już i produkcja sprzętu, sprytne. Z którego korzystają, nie, daleko pójdziesz. No korzystają sportowcy, to dokąd latają wcześniej na treningi, zanim w ogóle przylecą na imprezę. Tutaj bardzo dużo może być czynników. To jest ciekawy case. Bardziej myślę, że częściej próbuje się liczyć ślady węglowe, rzeczy związanych na przykład z przemysłem albo z żywnością. Tak. Ale ponieważ teraz każda branża będzie się, mam nadzieję, starała ograniczać swój wpływ na środowisko i klimat, to na pewno też w sporcie takie obliczenia się pojawią, jakieś próby minimalizacji wpływu. Ale nie wierzę, to jest za duże pieniądze i koncerny, o których mówisz. Ale absolutnie pod kątem takich igrzysk olimpijskich, jak teraz sobie wyobrażam, ile tam jest właśnie przejazdów, przelotów, organizacji wszystkiego, to moglibyśmy już chyba zrezygnować. Tak? No, już nie mówiąc o wpływie na bezpośrednim, na ekosystemy, bo budowa infrastruktury, prawda, chociażby igrzyska w Soczi, prawda, kiedy wybudowano mnóstwo czasami niepotrzebnych stadionów. Na jedną imprezę. Na jedną imprezę, a przecież tam był jakiś miarę naturalny ekosystem, który został w ten sposób zniszczony. Więc to no to i będzie. Dział. Naukowcy przeciw sportowi. Dobra, to mamy odhaczone. To mamy odhaczone. Ładnie, ładnie tutaj nam to poszło w dobrą stronę, ale wracając do takiego wątku całkiem serio, Ola, a propos różnych predykcji. Spotkałam się z taką opinią znajomej, która gdzieś tam dosyć dużo słucha i podcastów naukowych i sama jest naukowczynią, że dzisiaj problem polega na tym, że nie mamy takich stałych schematów, że o dinozaurach możemy sobie porozmawiać, bo jest pewna, widzimy na przeszłość i mamy jakąś powtarzalność, tak? Możemy wyciągnąć wnioski z pewnej powtarzalności, że w danym okresie czasu działo się tak, a nie inaczej. A to, co się dzieje teraz dla naukowców jest wyzwaniem, to, że nie ma schematów. To znaczy, to co powiedział Krzysztof, że sytuacja jest niespodzianką. Wszystko może się wydarzyć. Nieprzewidywalna. Dziękuję za to słowo. Czy tak jest? Czy jednak te predykcje możecie opierać na, no bo to, nie wiem, jeżeli w ciągu ostatnich 5 lat działo się coś, no to prawdopodobnie w ciągu ostatnich, kolejnych 5 będzie to samo. A teraz nagle ząk, bo są takie wahania na tej krzywej, że nie da się. Myślę, że tutaj mamy do czynienia z pewnym różnym rozumieniem niepewności i tego, co to znaczy coś wiedzieć. Bo, dobra. Tak, rzeczywiście jest tak, że mamy pewien zakres niepewności, który powoduje, że na przykład nie wiemy, czy w tym roku będzie wielki huragan, który uderzy we Florydę, czy za rok, bo może w tym roku będzie taki, który pójdzie tu boczkiem, ale wyjdzie ze strefy tropikalnej za to i wejdzie nad Nowy Jork, tak? Natomiast jednak średnio rzecz biorąc, mamy pewne długoterminowe trendy, które są wynikiem działania praw fizyki. W momencie, kiedy nasze emisje dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych do atmosfery trwają, rosną, my możemy przewidzieć, jaki to będzie miało wpływ na średnie temperatury, jaki to będzie miało wpływ na częstość występowania susz, częstość występowania ulew, na to, jakie będą zasięgi, jak będą się zmieniały zasięgi występowania różnych gatunków. My nie wiemy, w którym roku, nie wiem, u nas się pojawi pierwsze na przykład mała epidemia malarii czy czegoś takiego. W ogóle się nie pojawi. Mamy nadzieję, że się w ogóle nie pojawi, tak? Ale na przykład jeżeli będzie ocieplenie postępować, to wiemy, że w pewnym momencie różne choroby tropikalne zaczną u nas występować coraz częściej. My wiemy po prostu, że w miarę jak się klimat ociepla, to musimy się szykować na wyższe takie krótkotrwałe, wyższe stany w rzekach, w wyniku jakichś właśnie intensywnych ulew. My to wiemy, bo to wynika z praw fizyki, z tego, jak działa nasz system klimatyczny. To modele opisują. Może właśnie nie wiemy, w którym konkretnie roku wystąpi konkretne zagrożenie, ale wiemy, że powinniśmy być na nie gotowi. Mamy też zawsze wszystkie
projekcje klimatu są zwykle tworzone w różnych scenariuszach, bo bardzo ważne jest to, jakie będą nasze decyzje, bo my wiemy, jak działa świat, w takim sensie, że mamy bardzo dobre modele systemu klimatycznego, systemu ziemskiego, które uwzględniają zarówno to, co się dzieje w atmosferze, jak to, co się dzieje w oceanach, jak to, co się dzieje z biosferą. To wszystko jest naprawdę dobrze rozpoznane, na tyle, żebyśmy ileś podstawowych informacji mogli przekazać. Natomiast to, czego naprawdę nie wiemy, to czy my będziemy dalej dużo emitować gazów cieplarnianych, czy my bardzo szybko zredukujemy swoje emisje, czy my będziemy redukować je powoli. To nie podlega akurat prawom fizyki. Jest to jest kwestia, to jest kwestia naszych decyzji i to jest główny powód, dla którego nie wiemy, czy lód na biegunie północnym będzie w XXI wieku znikał raz na 100 lat, czy raz na 10 lat. Tak? Bo to jest kwestia tego, co my zadecydujemy, jakie będą nasze emisje. A propos tych predykcji, a propos też tych modeli, na ile nowe technologie, w pierwszym odcinku tego podcastu mówiliśmy o nauce w służbie ludzkości, tak? I teraz ja zapytam o nowe technologie w służbie nauce. Na ile dzisiaj, Tomek, w twojej dziedzinie nowe technologie mogą pomóc, czy pomagają wam, czy znajdywać kolejne gatunki, czy odkrywać, czy gdzieś tam dokładać brakujące puzzle do historii naszej dalekiej, dalekiej przeszłości, naszych dalekich, dalekich, dalekich przodków. Czy z tego korzystacie? Jeżeli tak, to z czego? Szczególnie nowotechnologicznie. Korzystamy i rzeczywiście one zupełnie zmieniają obraz paleontologii. To, że możemy prześwietlić skamieniałości w synchrotronie, a na przykład prześwietlić koprolity, czyli skamieniałe odchody w synchrotronie i zrobić rekonstrukcję takiego chrząszcza, który 230 milionów wszedł do tego koprolitu i mamy obraz z czułkami, z oczodołami, znaczy z oczami, z odnóżami wszystkimi, no to w ogóle jest absolutnie coś nieprawdopodobnego. Więc tych koprolitów jest sporo. Ja teraz badam szkielet takiego malutkiego gada pancernego, który też został prześwietlony i mam w monitorze swojego komputera ząb, który normalnie ma tam, nie wiem, 1,5 milimetra, a ja go widzę taki w przekroju, gdzie są przyrosty miesięczne, tak? Zęba, który rósł 230 milionów lat temu, więc dla nas synchrotron i jakby możliwości prześwietlania tych skał z bardzo dużą rozdzielczością, to jest w ogóle no, niesamowicie, zupełnie zmienia obraz naszego, no może nie rozumienia ewolucji i tak dalej, tak, ale myślę, że to będzie stopniowo coraz więcej danych, które nam umożliwią rzeczywiście, nawet może takie wyższe, tak patetycznie mogę powiedzieć, że zrozumienia ewolucji i przemian świata, jaki kiedyś był. Rozmawialiśmy o szukaniu dinozaurów na Śląsku i o tym, że się często zatrzymujesz, jeżeli jest jakiś remont, to prawda, że jak jedziesz gdzieś i... Znaczy to jakiś budowa dużo, na przykład budują drogę, tak, to... A na Grenlandii, kiedy byłeś, to też szukałeś dinozaurów, czy tam nie bardzo? Nie, na Grenlandii szukaliśmy prassaka, tak, i to był, no bo jakby jesteśmy ssakami, więc każdy paleontolog, przynajmniej zajmujący się kręgowcami, marzy o tym, żeby znaleźć tego najstarszego prassaka. I tam Amerykanie byli przed nami i rzeczywiście znaleźli jakieś tam ząbki, ale z takich warstw głównie, które były wyżej i z których już były znane wcześniej jakieś gatunki, więc my postanowiliśmy szukać jeszcze starszych. I rzeczywiście mieliśmy taką warstwę skalną, która miała 400 metrów miąższości, generalnie niczym nie porośniętą, na dziesiątkach kilometrów kwadratowych odsłoniętą. No i po prostu chodziliśmy sobie, prawda, patrząc pod nogi, żeby znaleźć tego, taką czaszkę. I śmieszna sytuacja, bo pierwszy obóz zrobiliśmy w takim miejscu, gdzie tam już wiadomo, że jest dużo skamieniałości, żeby się jakoś opatrzyć. Natomiast było pytanie, gdzie zrobić drugi obóz. I było takie jedno miejsce, gdzie Amerykanie napisali w publikacji, że tam nic nie ma. Że oni tam byli i tam nic nie ma. Ale kolega, który z nimi był, powiedział nam coś, czego oni nie napisali w artykule, że byli tam rzeczywiście, ale tylko 1,5 dnia, bo przyszła wichura i wszystko, cały obóz zdmuchnęła do oceanu, więc generalnie nie mieli za bardzo możliwości tam, żeby zbadać. Więc my tam pojechaliśmy, no bo jak oni tam byli 1,5 dnia, no to znaczy coś jeszcze może być. No i tam rzeczywiście Grzegorz Niedźwiecki znalazł na taką małą żuchwę z najstarszym zębem dwukorzeniowym w ogóle na świecie, bo te korzenie jakoś tam na początku ich nie było, one stopniowo powstały, no i tam później zbadaliśmy, dlaczego powstały i tak dalej, ale i tutaj też się mogę podzielić taką porażką, tak przeżywam to, bo pomyślałem, że fajnie by było tak nadać trochę taką skomplikowaną nazwę temu nowemu prassakowi, no i niestety przesadziłem, jakby ona zupełnie nie wpada w ucho. Postanowiłem jakby uhonorować język Inuitów, którzy tam mieszkają i ten ząb jest taki ważny, więc ząb z Grenlandii w języku Inuitów, żeby było fajnie, tak? No i to brzmi
Kala Alitkigun. No więc nie wpada w ucho. Rozumiem, to już rzeczywiście, to w dzisiejszych czasach jednak PR to jest, też się ten kontekst bierze pod uwagę. No właśnie, skoro o tym mówisz, pamiętacie film Nie patrz w górę? Który jakiś czas temu, to już chyba rok będzie albo i nawet więcej, wywołał taką falę komentarzy, że taki właśnie odkrywczy, co byś zrobił, gdyby ta kometa leciała gdzieś tam w stronę Ziemi, z kim byś się pożegnał. Zastanawiam się, Krzysztof, na ile czasami wy jako też naukowcy, którzy zajmują się, i to też do ciebie, Ola, pytanie, zmianami klimatycznymi, trochę się czujecie jak ci naukowcy na ekranie, którzy mówią światowi zachodniemu, hej, tu mamy dane, papiera, świat zachodni bawi się, pije, imprezuje, robi sobie kolejny botoks. Bardzo jestem ciekawa waszego wspomnienia z oglądania tego. Moje zadanie jako czy nie badacza, jest tak źle? Może nie jest na tyle występowanie i jakby uświadamianie o zmianach klimatu, bo to bardziej zadanie jest klimatologów, jasne, i fizyków i tym podobne. Ja raczej patrzę na to, kto w społeczeństwie opowiada jaką historię na temat zmian klimatu i kto ma wpływ na rzeczywistość i jak to się zmienia. I to, co obserwuję, to rzeczywiście no, zmiana przychodzi trudno i cały czas te osoby, które mówią o zmianach klimatu w kategoriach tego, że no, w zasadzie to nic strasznego się nie dzieje, żadnych zmian nie trzeba podejmować, daleko idących, jakieś takie kosmetyczne nieco, oni cały czas w dużej mierze przeważają, ale jednak rośnie pewna fala poczucia tego, że trzeba coś zmienić, że trzeba zmienić naszą politykę, że trzeba zacząć się reagować na to, co się dzieje. Ale z drugiej strony, no, będąc badaczem społecznym, wiem, że duże zmiany wymagają dosyć dużych kryzysów. I teraz być może nie było to zbyt optymistyczne. Potrzebujemy jakiegoś większego kryzysu, takie żeby komety naprawdę się coś zmieniło, żeby naprawdę się coś ruszyło. Być może jakieś komety, być może jakiegoś no, rzeczywiście skutku, który poczujemy na własnej skórze i który nam uświadomi, że no dobra, w tym momencie trzeba już coś zmienić. No to powiedz, Krzysztof, jak mówisz o tym, na co patrzysz, tak? Kto ma jaką opowieść? Ja w ogóle też lubię bardzo te teorie opowieści. Profesor Marcin Napiórkowski napisał świetną książkę na ten temat, Naprawić przyszłość, ale to nie tylko u niego się przewija właśnie, że dużo zależy od tego, co my sobie opowiemy, bo jednak ludzie funkcjonują na zasadzie wierzenia w różne tam historie, czasami absurdalne, a oby częściej takie właśnie rzeczowe. Jakie są opowieści na temat zmian klimatu? Kto snuje jakie? No to mniej więcej już je zarysowałem. No jest grupa osób, które uważają, że no należy kontynuować tak zwany business as usual, tak? Czyli że no w zasadzie idziemy... Business as usual, tak? Business as usual. Idziemy dalej w dobrym kierunku, nie musimy wiele zmieniać. Kosmetyczne zmiany tu i ówdzie i będzie dobrze. I 70. model iPhone'a i wszyscy musicie go mieć. Będzie tak? Kupuj. No i oczywiście są osoby też, które no mówią zaraz chwileczkę, no ale to doprowadzi nas w długiej perspektywie, znów wracamy do długiej perspektywy, no może zagrozić naszemu funkcjonowaniu jako gatunku na tej planecie, bo nie przyrodzie jako całej, o tym już mówiliśmy, prawda? Przyroda sobie poradzi, tylko my jako ludzie być może nie będziemy mogli tutaj funkcjonować. I te osoby z kolei mówią zaraz, musimy coś zmienić. I teraz tutaj dochodzimy do polityki, no, zwykłej polityki. No, te przekonania muszą się przełożyć na nasze prawa, na nasze polityki publiczne, żeby coś się zmieniło. I teraz no, właśnie pewna gra tutaj ma miejsce. A masz poczucie, że głos naukowców jest słuchany? To pytanie z tezą, bo ja mam obawę, że nie jest. Ale no to zależy, nie mam racji. Przez kogo, prawda? No, widzimy tutaj teraz na przykład, jeśli chodzi o Unię Europejską, mamy ambitny Europejski Zielony Ład, prawda? Jest to jeden z takich najbardziej ambitnych, jeśli chodzi o globalne podejście, pomysłów na oddziaływanie. A z drugiej strony widzimy politykę amerykańską i w zależności od tego, który prezydent zostaje wybrany, to albo tnie w pełni i mówi zaraz, jakie zmiany klimatu, nie ma żadnych zmian klimatu, albo no, stara się wprowadzić jakieś tam mniej lub bardziej progresywne rozwiązania zmierzające do no, odpowiedzenia na ten problem. Także widzimy, że no, nie uciekniemy trochę od tej polityki. Ona jest i ona daje siłę albo jednym narracjom, albo drugim. Przy czym no, z drugiej strony no, musimy też powiedzieć, że mamy taką tendencję do ciągłości. Prawda? Nie lubimy za bardzo się zmieniać, więc no, znów wracam do tego, że być może potrzebujemy jakiegoś większego bodźca do tego, żeby coś bodźca, zmienić. Jak to dyplomatycznie nazwałeś, Tomek? A co robią Chiny i Indie? O, doskonały kontekst. Ja miałam tutaj nawiązać do tematu narracji, bo teraz bardzo często zdarza się, że ludzie już no, nie mają za bardzo jak zaprzeczyć po prostu temu, że zmiana klimatu zachodzi, bo każdy już to widzi. Natomiast uciekają się właśnie do takich różnych strategii, które powodują, że no tak,
Wiemy, że tak jest taki może problem, ale w sumie to nie ma co się spieszyć z działaniem, nie działajmy pochopnie. Tak. Nie działamy i pochopnie. Między innymi bardzo takim typowym tutaj argumentem jest, a co Chiny, a co Indie, a co kto inny robi, tak? Co robią duży przedsiębiorcy, a co robią zwykli obywatele? Każdy sobie znajdzie kogoś, kto powinien zamiast niego coś zrobić. Aha. Podczas gdy niestety odpowiedź jest tutaj taka, że żeby wystarczająco mocno zmienić to, co się dzieje, to ile emitujemy gazów cieplarnianych, to niestety działać muszą wszyscy, i ci mali, i ci duzi, i te kraje, i tamte przedsiębiorstwa, i też pojedyncze osoby. Więc tutaj takie przekładanie działań indywidualnych na grupowe, o którym też była mowa, jest bardzo ważne, bo pomaga nam przejść od działań indywidualnych do takich, które mają większe znaczenie. Ale te strategie zniechęcające do działania, mówiące nam, że no, może niedługo będzie jakaś cudowna technologia, która wszystko załatwi, nie musimy nic robić. One myślę, że mogą nas poważnie wywieźć na manowce, zwłaszcza, że akurat taki na przykład dyskurs o technologii, która nas uratuje, to już obowiązuje od kilkudziesięciu lat. Odkąd mówimy o tym, że jest problem z globalnym ociepleniem, że dalsze emisje doprowadzą do katastrofalnej zmiany klimatu, to podaje się różne scenariusze, no i wszyscy mają taką nadzieję, że no jak pozwolimy sobie jeszcze trochę bardzo silnie rozwijać naszą gospodarkę, pozwolimy, bo wiadomo, że rozwój technologii tradycyjnie łączy się też z dużymi, silnymi, wzrastającymi wciąż emisjami gazów cieplarnianych, to jeżeli sobie na to pozwolimy jeszcze tylko troszeczkę, jeszcze tylko kilka lat, to będzie ten przełom. Będzie przełom, po którym wynajdziemy wspaniałą technologię, która załatwi ten cały problem, będzie energia nieemisyjna, wyciągniemy dwutlenek węgla z atmosfery, w ogóle cały problem zniknie. Tylko że od kilkudziesięciu lat to się nie wydarzyło, więc i niestety jesteśmy już bardzo, bardzo zaawansowani, jeśli chodzi o zmianę klimatu i nam się ten czas wyczerpuje. Już nie mamy czasu czekać na tą technologię, bo po prostu możemy się nie doczekać. Więc tutaj niestety wszelkie takie odkładanie sobie działania na później, pod jakimkolwiek pozorem, pod pozorem, że czekamy na to, aż rozwiązania będą idealne, aż źródła energii, które nie dają emisji gazów cieplarnianych, są idealne pod każdym innym względem również. To może spowodować, że po prostu zanim zaczniemy działać, to już cały czas minie. Właściwie ten czas, można bym twierdzić, że minął już kilka lat temu, a teraz to już jest takie ratowanie. Ale też chciałbym trochę optymistycznie. Nie, spokojnie, bo tutaj wbrew pozorom to... Bo ja naprawdę bardzo mocno wierzę w innowacyjność ludzi. Tylko że tą innowacyjność trzeba ukierunkować. Nie mówić, że wszystko jest dobrze, tak jak było do tej pory i jakieś tam drobne zmiany. Nie, trzeba powiedzieć, idziemy w nowym kierunku i potrzebujemy nowych rozwiązań. I teraz poszukajmy tych rozwiązań. Mhm. Tak? W tych właśnie, jak nie emitować tego dwutlenku węgla, jak zmniejszyć naszą zależność od paliw kopalnych, jak ogrzewać nasze domy, żeby nie szkodziło to środowisku. I tu jest świetne pole do działań, do innowacji, do kreatywności i wierzę, że jeżeli się stworzy taką przestrzeń, to znajdziemy jakieś rozwiązanie. No zdecydowanie tak, ale tutaj też właśnie nie można tego odwlekać, bo jakieś rozwijanie technologii tylko w laboratorium nie do końca jest skuteczne. Tak? Jednak bardzo dużo takich rzeczy, które mają działać dla całej cywilizacji, jakieś systemy transportu na przykład, czy właśnie produkcji energii, dopóki się nie zbuduje pierwszej takiej elektrowni, drugiej, trzeciej, nie zacznie się naprawiać błędów, które się odkrywa dopiero, kiedy coś już działa i widać po prostu, jak to funkcjonuje. Tak? Jest dużo rzeczy, które wychodzą dopiero po 20 latach tego, jak jakiejś technologii, jak jakiegoś rodzaju infrastruktury się używa. Dopiero można to udoskonalić, kiedy widać te problemy. Tak? Nie da się ich przewidzieć z góry wszystkich i od razu wprowadzić na rynek idealnego rozwiązania, które jest gotowe, skończone i już nic nie trzeba w nim poprawić. Ja tylko chciałam z tych technologii się wytłumaczyć, bo tutaj wrzuciłam je na stół w pewnym momencie, pytając Tomasza też, jak one zmieniły paleontologię, ale oczywiście, że chciałam pociągnąć ten wątek, ale nie po to, żeby zapytać, jak zmarzemy nasze winy dzięki technologiom, tylko chciałam zapytać Ola, w jaki sposób technologie wam jako naukowcom, jako badaczom pomagają w predykcjach, w opanowaniu tej sytuacji, bo
Podam wam taki przykład, nie wiem, czy to przykład, czy metafora. Pamiętam, kiedy zaczęła się pandemia COVID-19, bardzo dobry dziennikarz Paweł Reszka napisał książkę Stan krytyczny o pandemii i on mówił w wywiadach takie zdanie, że nam się wszystkim wydaje, że jak coś się dzieje na przykład ze zdrowiem, to jest taki przycisk czerwony, panic button, przyciskamy ten przycisk w systemie ochrony zdrowia i nagle tutaj specjalne siły lekarzy, specjalne siły ratowników medycznych wkraczają, jak coś się dzieje, to w systemie jakby ktoś tam zadziała i nam pomoże. Nie ma takiego przycisku, nagle się okazało. Nie, i mieliśmy to wszystko, co mieliśmy w Polsce przy okazji pandemii. Ja mam takie trochę wyobrażenie o naukowcach, że może wy nawet wiecie różne rzeczy, których jeszcze nie upubliczniacie, ale że macie modele, macie predykcje, że jesteście taką trochę naszą siatką wsparcia. Tak? Nie mówię, że macie panic button, jak już będzie bardzo źle, to zadzwonimy do Oli, a Ola powie, dobra, robisz to, to i to. Tak? Ale na ile właśnie technologie czy wasz stan wiedzy to jest taki trochę parasol ochronny? To ja bym powiedziała, że wszelkie nowe technologie, nowe dokonania, coraz lepsze czujniki, coraz większe superkomputery, one pozwalają nam obecnie zwiększać szczegółowość naszej wiedzy. Bo podstawowe wnioski na temat na przykład zmiany klimatu, one są właściwie pozostają niezmienione od kilkudziesięciu lat. To znaczy, my mamy teraz coraz lepszą, większą, szerszą wiedzę na temat na przykład tego, jak się będzie zmieniać klimat nad Bałtykiem, albo co się będzie działo w ekosystemie Bałtyku, bo co się dzieje w ekosystemie Bałtyku, bo mamy coraz szerszą sieć pomiarową, różnego rodzaju urządzenia, tak, i satelitarne, i boje pływające po oceanach. Mamy coraz większe możliwości, żeby to poznać w dużych szczegółach. Natomiast samo to, że jak będziemy emitować więcej gazów cieplarnianych, to wzrośnie średnia temperatura Ziemi i nawet to, o ile tam stopni wzrośnie w zależności od tego, to pozostaje niezmienione. To, że jak będzie cieplej, to będzie coraz mniejszy zasięg lodu arktycznego, albo że będą topniały lodowce, no to się nie zmienia. Natomiast coraz lepiej umiemy przewidywać, w jakim tempie będzie cofał się konkretny lodowiec i to, w jakim tempie w zależności od naszych emisji będzie postępować na przykład wzrost poziomu morza. Więc tutaj teraz bardzo duże wysiłki też idą na to właśnie, żeby te różne predykcje były coraz bardziej szczegółowe, mówiły o sytuacji w mniejszych regionach, bo najprościej jest powiedzieć, jak się zmieni średnia temperatura całego globu. I my jakby pracujemy nad tym, żeby te nasze przewidywania były coraz bardziej, tak, miały coraz większą konkretne rozdzielczość, tak? I zarówno dla konkretnych miejsc, dla konkretnych problemów i też nad tym, żeby coraz lepiej przewidywać, co się na przykład wydarzy w ciągu najbliższych 10 lat, bo w przypadku klimatu łatwiej jest powiedzieć, jaka będzie średnia temperatura w następnym 30-leciu, niż ile, nie wiem, huraganów będzie w najbliższych 5 latach, a do tego drugiego dążymy w tej chwili. Mówiliście o tym, Tomek mówił o tym, no co się zdarza, że gatunki znaczy giną, tak? To jakby normalne koło życia, to król lew, krąg życia się przypomina, albo po prostu w ogóle naukowe podejście do tego. Czy w związku z tym jest taka predykcja, że dinozaury wrócą jako gatunek? No dinozaury nie. Żadne z tych, które wymarły, nie wrócą. To tego możemy być pewni. A wariacje na temat? Albo podobne? W którą stronę? No, ewolucja jest totalnie nieprzewidywalna i jakby dzieje się tak powoli, że nasze obserwacje i nasza obecność tutaj jest za krótka, żebyśmy mogli rzeczywiście powiedzieć coś na temat przyszłości. Mnie zresztą bardzo bawi takie tak zwana futurologia, prawda? Można poczytać w latach 80. na przykład, jak będzie świat wyglądał w gazetach, tak? Naukowcy, futurolodzy się wypowiadali. Coraz bardziej się poddajemy, już tego nie robimy. Zaczyna być taki, ale za ile lat? Za rok? Bo to się może, pamiętacie serial Jetsonowie i wszyscy tak się jarali, że to będzie taki świat 2020 tam, czy 30 roku i to no trochę się sprawdziło. No, no niewiele się sprawdziło. Tak? Nie, tak, no z Jetsonów chyba no, tam latamy trochę gdzieś, no może nie, a w kosmos też latamy. No. W kosmos latamy, ale miała być już baza na Księżycu, nie ma bazy. No, ale za to internetu nikt nie przewidział, że będzie internet. Za to tak jak przewidywali młodzi ludzie, którzy wysyłali swoje opowiadania kilkadziesiąt lat temu na konkurs, jak będzie świat za 50 czy 100 lat, to przewidywali jak najbardziej, że będą wracać ze szkoły do domu, wkładać swoje prace domowe do mózgu elektronowego, dostawać odpowiedź i to się akurat sprawdziło. No i macie po prostu i to no, trochę się dzieje. Ale nie, no wiadomo, że jak tacy młodzi ludzie przygotowują jakby mnóstwo opowiadań, to czy
część z tego się sprawdzi, tak? Natomiast co innego są młodzi ludzie, a co innego naukowcy, którzy wypowiadają jako naukowcy, mówią o tym, że tak będzie wyglądał świat za 50 lat. Chociaż tak. Jak się teraz wróci, ja wróciłam po latach do Lema, jak się teraz czyta Lema, no to on jakby jego poziom pewnej uniwersalności czy aktualności to aż boli, że tam... Niby to gdzieś tam, tylko literatura, tylko i aż literatura. Jest taka książka, też wyszła w ubiegłym roku, Martyny Wojciechowskiej, która ma tytuł Co chcesz powiedzieć światu? Ja bardzo lubię ten tytuł, bo sobie myślę, że właściwie każdy człowiek mógłby chociaż raz w życiu sobie takie pytanie zadać. Co chcesz powiedzieć światu? Jaka jest, Ola, twoja opowieść jako naukowczyni? To bardzo, bardzo trudne pytanie. Myślę, że nie tak bardzo, w kontekście tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy. No ja bym chciała powiedzieć światu, że nauka pozwala nam go badać w bardzo sensowny sposób i stanowi bardzo dobre źródło wiedzy i warto naprawdę sięgać po fakty, jeżeli chcemy zadecydować o czymkolwiek i o tych faktach się opierać. I to wystarczy. Myślę, że tak. Myślę, że tylko tyle to pomaga w wielu, wielu dziedzinach naprawdę. Krzysztof? Tak, ja myślę, że jednak... Krzysztof, podoba mi się podejście Krzysztofa, Krzysztof tak na każdy... No bo to bardzo temat, ale tutaj chciałem do wypowiedzi Tomka troszkę też nawiązać właśnie o tych opowieściach. Ja myślę, że te opowieści o przyszłości, one oczywiście się spełnią lub się nie spełnią, o tym nie wiemy. Natomiast one są wbrew pozorom bardzo ważne, bo one nam wyznaczają pewien kierunek. No jasne. I te opowieści o przyszłości może nie są tyle ważne dla przyszłości, ale są bardzo ważne dla teraźniejszości. Co my teraz robimy, o czym my teraz działamy. Więc moje przesłanie to jest, bądźmy bardzo uważni, jakie opowieści o przyszłości sobie wybieramy. Uważaj, bo jeszcze one się spełnią, tak? Uważaj, to jest to słynne, tak? Uważaj, o czym tam pomyślisz, pomarzysz, bo to jeszcze może się zadziać. No to prawda. Tomek, a ty co chcesz powiedzieć światu? To ja zupełnie zejdę do takich bardzo prostego przekazu. Będzie coś w łodziach, dawaj. Nie, jak robisz zakupy, to zrób tak, żebyś nie wyrzucał jedzenia. Po prostu. Mnie to boli, jak dużo wyrzucamy jedzenia, jak dużo tej konsumpcji, jak to jest napędzane i jak z tego nie korzystamy. To na tym się zatrzymajmy może na początek, żebyśmy po prostu rozsądnie robili zakupy. To ja chcę powiedzieć, że z okazji naszego dzisiejszego nagrania przygotowaliśmy tutaj taki drobny catering. On jest taki akuratny. Nic nie wyrzucimy. Dziękując Wam za tę rozmowę, zapraszam Was do konsumpcji. Pięknie dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Jest trochę nadziei w tych oczach, więc myślę, że jednak, jak to mówią, wszyscy umrzemy, ale może jeszcze nie teraz. Chociaż oczywiście wyrzucanie jedzenia i wszystkie działania, o których była mowa, to najlepiej od tego momentu. Nie czekajmy na jutro, na mityczne technologie, bo tak jak powiedziałaś, możemy się nie doczekać. To wcale tak nie musi być. Aleksandra Kardaś, Tomasz Sulej, Krzysztof Niedziałkowski. Dziękuję. Smacznego, bo za chwilę udajemy się właśnie do tego odpoczynku. A wszystkim, którzy nas oglądali i słuchali, też pięknie dziękuję i życzę dobrego dnia albo nocy, o jakiejkolwiek porze z nami byliście. Dziękuję.